też was obserwuje. Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film. Głównym tematem oczywiście jest plecak wojskowy. W poprzednim filmie trochę pokazałem. Teraz będzie taka po prostu dalsza część. Tak jak obiecałem poprzednim razem, wyjąłem usztywnienie pleców w postaci tego plastiku, który jak się okazało ważył 144 gramy. Więc teoretycznie o tyle jest plecak lżejszy. Ale tylko teoretycznie. Tą gąbkę oczywiście na plecach zostawiłem, bo na pewno będzie przydatna. Zdecydowanie lepiej będzie się niosło plecak, jak jednak coś miękkiego tam za plecami będzie. Dzisiaj plecak z zawartością waży 7 kg 400, więc jest podobnie do poprzedniego razu. Mam kilka różnych zmian w zawartości plecaka. Oczywiście dzisiaj całą zawartość jego pokażę. Nie mam tym razem krzesełka, za to jest co innego. Na razie po przejściu małej ilości kilometrów jest może taka mała różnica, albo to ze względu na inne rzeczy, które przenoszę niż poprzednio. Możliwe, że jednak to usztywnienie pleców coś tam jednak daje. No w końcu po coś je tam oni włożyli. Nie jest może jeszcze tak źle, ale troszeczkę powiedzmy inaczej. No w sumie też te krzesełko dawało takie też rodzaj usztywnienia. Idealnie się mieściło w środku, w plecaku, w postaci takiej ramy. No i dobrze się to niosło na plecach. Tym razem mam co innego i możliwe, że przez to troszeczkę inaczej mi się wydaje, że ten plecak się niesie. Ale oczywiście tragedii nie ma. Nadal nie mam zapiętego pasa biodrowego ani pasa piersiowego. No pewnie przy jakimś większym obciążeniu to zdecydowanie raczej bym musiał to zapiąć. Bynajmniej pas biodrowy. Piersiowy to raczej potrzebny jest przy bieganiu albo przy jakiejś wspinaczce pod górę, żeby plecak się nie zaślizgiwał na boki. A tak przy poruszaniu się po płaskim terenie to raczej według mnie oczywiście jest to w tej chwili zbędne. No i dzisiaj też będzie nieco krótszy film niż poprzedni. Mniej będzie łażenia, więcej powiedziałbym leżenia. No trzeba po prostu wykorzystać ostatni dzień tygodnia na taki większy, lepszy odpoczynek po całym tygodniu. Na czym będę oczywiście odpoczywał, to pokażę później. Na razie idę na miejsce docelowe. Ładne tutaj lasy takie mieszane. Sporo właśnie takich liściastych. Bardzo fajne kolorki. Jak to jesienią bywa. Niezłe takie są górki, której niestety nieraz musiałem się wspinać. Więc nie muszę jechać dziś w polskie góry. Mam jakieś góry tutaj.
Tu to czasami jak mocno napada deszcz, to robi się takie bajorko. Chociaż wczoraj trochę padało, ale chyba zbyt mało. Większość to wsiąkła. No dzisiaj jest nadal ciepło. 17 stopni. Troszeczkę słońca. Troszeczkę wiatru. Taki to październikowy dzień. No zapewne z tym plecakiem to pewnie będzie więcej filmów. Skoro i tak go kupiłem do noszenia, to pewnie go będę nosił dalej. Niekoniecznie akurat na takie krótkie wycieczki, ale raczej na coś dłuższego, skoro w niego można napakować dosyć sporo rzeczy i dobrze się go niesie. No ale raczej chyba według mnie lepsze te z usztywnieniem niż bez. No ale to pod koniec tego filmu powiem dokładnie. Na razie zbyt mało kilometrów zrobiłem, żeby to stwierdzić. No i gdzieś tutaj trzeba się zahaczyć, rozbić obóz, podpoczywać i zjeść obiad. No i pokazać całą zawartość plecaka. Widzę, że jakoś ludzi za bardzo nie widać, chociaż na parkingu kilka samochodów stało, ale to raczej nie grzybiarze. Czasami chodzą tu ludzie wyprowadzać psy albo po prostu tak sobie pospacerować po lesie. Dzisiejsza zawartość plecaka. Komórka. Na aparat i akumulatorki. EDC. Kolejny zestaw, który dzisiaj pokażę, co zawiera dokładnie. Apteczka. Worek na śmieci. Batonik. Glow stick. Latarka, którą mam nadzieję dzisiaj przetestuję. I to wszystko z przedniej komory. Komora główna. Pół litra wody. Zero 7 litra wody. Woreczek od statywu. Woreczek od maty, na której to wszystko teraz wykładam. Miska plus kuchenka żelowa. Mój dzisiejszy obiad. Osłona na wiatr. Różne dodatki w stylu kawa, cukier, mleko, przyprawy, mały nóż, łyżka, widelec,
jakiś woreczek strunowy, krzesiwo, zapałki. Samopompa, aby było dzisiaj wygodnie. No i jeszcze pire jabłkowe. I to wszystko na dzisiaj. Woda się gotuje na kuchence żelowej. Dzisiaj kimchi. W międzyczasie pokażę zawartość tego organizera. Sama recenzja tego oczywiście już była, ale raczej chyba nigdy nie pokazywałem, co w nim noszę. Więc na przodzie długopis taktyczny, notes, chusteczki zwykłe, chusteczki nawilżane, papier toaletowy, mały ręcznik z mikrofibry, no i powerbank wraz z kabelkiem. No i to wszystko. W innym plecaku nosiłem oczywiście to przyczepione na zewnątrz, w systemie MOL. No w tym plecaku po prostu noszę w środku. Jako, że mam dzisiaj jedno naczynie, to jedną część wody musiałem zagotować do zupki. No a w tym sobie zrobię kawę. No i prawie gotowe. Dzisiejsza moja okolica. I tak można odpoczywać wygodnie. Na deser jest batonik, tym razem kokos marakuja. Bardzo króciutki skład, czyli daktyle, wiórki kokosowe, sok z marakui z zagęszczonego soku. I to wszystko. Można zrobić coś dobrego, a nie z chemicznymi dodatkami, albo nawet z dodanym dodatkowo cukrem? Ano można. Tak to wygląda.
nie jest za słodki, chociaż są daktyle. Czuć ten kokos, taki trochę owocowy smak. Nie jest zły, chociaż ja wolę ten pierwszą wersję takiego batonika, gdzie był tam sam kokos. Może troszeczkę lepszy był od tego. No ale oczywiście w smaku ten jak najbardziej jest ok. Pojedzone, popite, energia do chodzenia jest, więc można iść dalej. Kawa dobra, batonik dobry, zupa o smaku kimchi troszeczkę nie tak, miało być ostro kwaśne, było lekko ostro, no a ten smak kimchi to trochę tak słabo wyczuwalny. No i oczywiście to tylko sam smak, a nie prawdziwa kapusta z dodatkami. Na ostro, jakby była prawdziwa, to wtedy byłby elegancki smak. Tu jest tylko taki trochę, powiedzmy. No ale jeszcze nie było tak źle. Jabłka też zjedzone. Została mi tylko woda na dalszą część tego wypadu. No sporo dzisiaj ptaków, gdzieniegdzie je słychać. Niestety żadnych większych zwierząt nie ma. A szkoda. No ale ogólnie i tak. Kolejny świetnie spędzony czas w lesie. No w sumie jeszcze nie koniec, bo jeszcze tych kilometrów do domu mam. Całkiem sporo. Nie wiem, czy to wcześniej miałem może źle coś ułożone w plecaku. Teraz jak trochę inaczej to spakowałem. Trochę inaczej jakby się idzie. No chociaż troszeczkę może ubyło tej wody i jedzenia. No ale niezbyt tak dużo. No i w sumie powiem, że teraz jakby lepiej się szło niż poprzednim razem. Nie wiem, czy to wina tamtego ciężaru, czy po prostu innego spakowania, troszeczkę innego spakowania plecaka. Teraz jakby jest znacznie lepszy komfort noszenia niż poprzednim razem, zanim doszedł właśnie tam na miejsce mojego odpoczynku. Także czy rzeczywiście daje coś to usztywnienie pleców? W tej chwili powiedziałbym, że niewiele. Po prostu może źle wtedy ułożyłem wszystko w plecaku i tak dziwnie mi się wydawało, że coś jest jednak nie tak. Teraz na przykład mam troszeczkę inaczej ułożone i wydaje mi się, że jest zdecydowanie lepiej. Pomimo, że oczywiście trochę lżej. Czyli jak na razie w tej chwili, czy był ten plastik na plecach, czy go nie ma, praktycznie różnicy w tej chwili nie widzę. No jeszcze oczywiście będą jakieś inne testy, no przecież w końcu i tak go będę nosił. To zobaczymy z jakimiś innymi rzeczami, jak to jest. Jak się pewnie dobrze wszystko w plecaku ułoży, to i bez tego usztywnienia będzie w porządku. Tak sądzę. No niestety zbliżam się do głównej ulicy, więc trochę będzie hałasu. Nade mną też leci jakiś samolot. Czyli trochę przeszkadzania będzie. No ale oczywiście ja nie wyjdę bezpośrednio na jezdnię. Będę iść tak zwanym pasem przeciwpożarowym.
jakieś drzewko było i się zmyło. No, liści jest od groma. Myślałem, że w tym moim miejscu tam, co już nie raz byłem, nikogo nie zastanę, bo już tyle razy tam byłem, była cisza i spokój. Ja się dzisiaj rozłożyłem, wszystko elegancko, przygotowuję się do nagrywania, a tu z chaszczy wychodzi jakaś babka na grzyby. Pierwszy raz spotkałem w tamtym miejscu, że jej się w ogóle chciało tam wchodzić po takie małe wzniesienie. Teraz jeszcze mocno zarosło, ciężko tam trochę wejść. Kiedyś oczywiście wchodziłem nawet tam z rowerem. Nie wiem, czy teraz mi się uda z rowerem, bo na piechotę to jest troszeczkę inaczej. No ale spróbuję, może też rowerem da się tam przez te chaszczy kiedyś się przedrzeć. Na piechotę oczywiście jest jak zwykle to inaczej i bez problemu może tam wejść. Na takim małym wzgórku, który jest otoczony naokoło teraz już dosyć sporymi drzewami, więc jest dosyć zacisznie. No i można sobie spokojnie spędzić czas. Tak było do dzisiaj. Aż dopóki mnie ta osoba nie odwiedziła. Oczywiście jak zwykle, co ja tu nagrywam? Ptaki, zwierzęta czy coś? Ludzi to wszystko ciekawi. Ile razy można ludziom takim tłumaczyć, którzy w zasadzie tak mało się na tym znają, co ja tutaj robię? No coś robię. Całe szczęście, że to takich dociekliwych mało spotykam, chociaż czasami na swojej drodze jacyś są. Jakbym spotkał osobę, którą bym wiedział, że jest w temacie, to bym mógł porozmawiać, a tak z jakąś osobą, która na pewno nie wie, o co chodzi w tym wszystkim, no to co ja będę jej tłumaczyć? Przecież i tak nie da się nawrócić na jakieś uprawianie bushcraftu czy survivalu. No był wcześniej mały wiaterek, już jest trochę później, no i uciekł całkowicie. I bardzo dobrze. Troszeczkę się chłodniej też zrobiło w końcu, końcówka października. Słońce prawie że zaszło, gdzie niegdzie tam za chmurami wystaje. No jeszcze mam parę kilometrów do domu. Nie muszę się śpieszyć, muszę poczekać, aż troszeczkę się ściemni, bo znowu tej latarki nie przetestuję. No ale zresztą latarka nie ucieknie, las też nie ucieknie, więc kiedyś wreszcie jakiś porządny test zrobię. Niekoniecznie muszę dzisiaj. Nikt mnie do tego nie zmusza przecież. A przejść się po lesie i tak muszę. Bo chcę. Jest trochę mokrawo. Wczoraj trochę kropił deszcz, ale niezbyt dużo. W najbliższym czasie też ma nic nie padać. Więc jak zwykle pewnie się wybiorę w kolejne dni też do lasu. Ale to już oczywiście nie na piechotę. Raczej rowerem. No i znowu będę miał do nakręcania kilka filmów. Głównie z jedzeniem i tam paroma gadżetami. Na kolejne gadżety niestety muszę poczekać. Dwie przesyłki zaginęły. Musiałem je zamówić ponownie u jakiegoś innego Chińczyka tym razem. Oczywiście pieniądze zwrócone. No ale to strata tylko mojego czasu, bo kolejne miesiące muszę czekać. A teraz jest dziwnie tak. Jedna przesyłka przyjdzie w 10 dni, a w druga w 2 miesiące. Kiedyś dosyć sporo przesyłek było w 2 tygodnie, 3. Teraz to już jest dosyć rzadkie.
można czekać 2 miesiące, a nawet i ponad. No chyba, że się wybierze specjalną taką przesyłkę z dopłatą, no i wtedy może przyjść szybciej. No ale przy zamawianiu jakichś drobnych rzeczy, za powiedzmy tam przysłowiowego dolara czy dwa, no to trochę bez sensu, żeby dopłacać praktycznie drugie tyle za przesyłkę szybko. A tym bardziej, że ja za bardzo aż tak się nie śpieszę. Przyjdzie później, to będę używał później. Chyba, że ktoś bardzo mocno, szybko coś potrzebuje, no to dopłacę za dodatkową przesyłkę i ma wcześniej. Chociaż niektórzy Chińczycy oszukują też, pomimo, że dopłaci się do jakiejś innej szybkiej wysyłki, to oni i tak wysyłają zwykłą, darmową pocztą, no i czekasz. Tak samo jak inni, tyle że Chińczyk ma więcej kasy z tego. Dlatego ja za bardzo nie korzystam z takich dopłat, bo wiem, że nie zawsze tak jest z tą wysyłką, jakby się chciało. No, tam się zaraz skończy. Tam oczywiście wycięli las, więc już nie będę go pokazywać. I widzimy się za dłuższą chwilę w innej części lasu, gdzie jeszcze drzewa są. Małe podsumowanie dzisiejszego dnia i noszenia plecaka. Mam jeszcze jakieś 3,5 km do domu. Za pół kilometra wyjdę na ulicę, więc tam będzie jasno. Muszę troszeczkę powoli iść, żeby tą latarkę przetestować, chociaż wątpię, bo jest zbyt jasno. No ale przyjdzie czas inny na przetestowanie całkowite, w całkowitych ciemnościach. Plecak nadal uważam za bardzo wygodny, dobrze leży na szelkach, nadal nie mam pasa biodrowego ani piersiowego zapiętego, chociaż to ubyło w zasadzie mi chyba z 1 kg. No i czy ta wkładka plastikowa na plecach pomaga, czy nie? Sądzę, że za pierwszym razem troszeczkę źle się spakowałem i może miałem właśnie takie wrażenie, że jest trochę gorzej. No a za tym drugim razem teraz spakowany jestem i jest wszystko znacznie lepiej. Nie sądzę, żeby to była wina tego, że ubyło 1 kilo. Raczej złe spakowanie początkowe plecaka. Także czy będziemy mieli to usztywnienie, czy nie, to według mnie jest mała różnica w noszeniu. Oczywiście jak zapakuję do plecaka jakieś kanciaste przedmioty, które mogą nas uwierać w plecy czy coś, no to jak najbardziej takie coś warto założyć. No ale jeśli będziemy mieli na przykład jakąś tam miękką karymatę z tyłu plecaka, no plus jeszcze ta gąbka dodatkowa, która tam jest, no to według mnie ten plastik jest zbędny. Bo i tak będziemy mieli miękko na plecach. Szkoda tylko, że tutaj nie ma praktycznie wentylacji pleców, no ale trudno. Najwyżej nie będzie to plecak do noszenia w lato, a na inne pory roku. Tu się troszeczkę ściemniło, ale dosyć gęsty las. No ale latarkę sobie zostawię na inny dzień. Także to w dzisiejszym filmie to wszystko. Pewnie będą kolejne filmy. Na razie na tą chwilę są te dwa zrobione z tym plecakiem. Także do zobaczenia, do następnego filmu ponownie w lesie, w ładnych okolicznościach jesieni. Pierwszy tryb latarki. Tragedii nie ma, ale kiepskawo świeci. Raczej do świecenia z bliska niż z daleka.
ryb drugi. I tryb trzeci. No to już całkowicie bardziej z bliska do świecenia niż z daleka. No ale i tak jaśniutko jest.